cudna męka. Zwariować można z bólu. Dolcisa mi się zachciało. A ten łajdak w sklepie namawiał, żeby wziąć bardziej obcisłe, że się rozchodzą. Ale zanim one się rozchodzą, to ja zejdę z tego świata z bólu. I na dodatek umówiłem się na randkę. Jak ja tę randkę przetrzymam w takich piekielnych butach? Ale cisną. Halo! Dzień dobry, panie Feliksie! Dawno pan czeka. Nie, przed chwilą przyszedłem. Co się stało? Nie, nic, to z radości. A dlaczego pan taki blady? Blady? To z wrażenia, że znowu panią widzę. Siadamy? Doczekać się nie mogę. Ja też nie mogłam się doczekać, żeby z panem pomówić. Musimy wreszcie coś postanowić. Ach, gdyby pan wiedział, jak ja strasznie cierpię. A ja mało nie zwariuję. Och, nie może pan nawet porównywać. Od miesiąca ja mam prawdziwe piekło w domu. A ja od 15 minut i nie w domu, tylko tutaj. Ach, obawiał się pan, że ja nie przyjdę, prawda? Że się wystraszę pogróżek tego tyrana. Czy pan wie, że wczoraj wieczorem zrobił mi karczemną awanturę? Do tego stopnia, że zaczął we mnie rzucać starymi butami. Och, co ja bym dał za stare buty. Co pan mówi? Nie, nic, tak mi się tak... Ale sytuacja stała się nie do zniesienia i dlatego uważam, że musimy się zdecydować. A wtedy rozejdę się z nim. Trudno, proszę pana, nawet najbardziej kochające małżeństwa rozchodzą się. Wątpię, one się chyba nigdy nie rozchodzą. Rozchodzą się, proszę pana. Ale ja już tego chyba nie doczekam. No, zobaczy pan. Skończę z tym jeszcze dziś. Jak długo można znosić ból? No, ma pani rację. Ja już cholery dostaję od tego bólu. Spokojnie, panie Feliksie. Spokojnie. Niech pan będzie przynajmniej mężczyzną. Przez życie trzeba iść przebojem. No, łatwo powiedzieć dziś, kiedy ja siedzieć nie mogę. No, musi się pan zdecydować na jakiś krok. Błagam, nawet na pół kroku. Nie ruszam się z miejsca, nie. No, to dobrze. W takim razie ja to załatwię. Najwyższy czas, żeby zdjąć maskę, nie uważa pan? Co? Żeby zdjąć. Zdjąć. O, panu oczywiście nie wypada, ale ja mogę sobie na to pozwolić. Panią też uciskają? Nie uciskają, uciska ten jeden. A mnie obydwa. Żeby pani wiedziała, jak ja cierpię. No wiem. Rozumiem. Musiało to pana drogo kosztować. 3 funty. Co? No tyle przecież dałem. O, mówi pan o tej pożyczce, co ten łotr od pana wyłudził. Ale niech się pan nie obawia. Z procentem ją panu odda. O ile ja wcześniej nie oddam Bogu ducha. Spokojnie, panie Feliksie. Niech się pan nie poddaje. Co temu łajdakowi przyszło do głowy, żeby mnie jeszcze namawiać? On jeszcze pana namawiał? Naturalnie. Powiedział, że się rozchodzi. No proszę. A teraz nie chcę udzielić rozwodu. Ale ja znajdę na to sposób. Znam jego achillesową piętę. O, właśnie. W piętach najgorzej. Nieludzko po prostu, a kończy się na podbiciu. Myślałam o tym, ale nie przypuszczałam, żeby pan potrafił. Co?
No podbić coś. No oko na przykład. Och, panie Feliksie, niech mnie pan uwolni z rąk tego potwora, a wówczas pobiegniemy ku naszemu szczęściu. To chyba pani sama pobiegnie. Panie Feliksie, czy pan pamięta, jak pierwszy raz powiedział mi pan? Ja już dłużej nie wytrzymam. Nie, to brzmiało inaczej. Powiedział pan tak. Najgorętszym moim pragnieniem jest, no... Para rannych pantofli. Panie Feliksie, co pan wygaduje? Gdyby pani była na moim miejscu, to by pani już dawno nie żyła. Ale co się stało? Dlaczego pan taki blady? Głowa pana boli. Nie, wręcz przeciwnie. Panie Feliksie. Panie Feliksie. Ja naprawdę przepraszam, ale nie wiem, co się ze mną dzieje. No, nie wiem. No to może wyjdźmy na świeże powietrze. Przechadzka dobrze panu zrobi. Błagam panią, niech pani nie mówi o chodzeniu, bo ja zemgleję. Za jakie grzechy ja tak cierpię. O Boże, panie Feliksie! Idzie mój mąż, uciekajmy! Mowy nie ma, nie ruszam się z miejsca. Ale on nas zabije! Mnie już wszystko jedno, ja już tak nie żyję. A więc tutaj was przyłapałem. No dobrze, to teraz docisnę was do ściany. O, jeszcze jeden będzie cisnął. Człowieku, zastanów się! Milcz, Krystyn. Panie, w podstępny sposób odebrałeś mi pan żonę. Pozbawiłeś mnie pan całego mojego bogactwa. Ale przysięgam, zemszczę się. Z torbami pan pójdziesz. Boso, bez butów. Co? Boso? Bez butów? Dziękuję panu, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Bardzo, bardzo panu dziękuję. O, panie bez butów. Feliksie, to co pan robi? Dziękuję, bez butów. Dziękuję państwu. Do widzenia państwu, do widzenia. Do widzenia. Pa, pa, pa.